No siema wszystkim, z tej strony Michał i witam was w pierwszym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled. I gramy sobie ogólnie na Medium, ponieważ tak, to jest druga seria z Nitro Fueled'a. Nie żaden V2, tylko po prostu druga seria. No i cóż, będziemy sobie tworzyć save na Medium. I tak, seria będzie w postprodukcji, dlatego że będzie tutaj dużo montażu, tyle mogę powiedzieć. I to takiego montażu, gdzie, no, powiedzenie głupiego, wyciszam się, bo nie wiem, kurde, muszę przejść w sekcję post-komentary, no byłoby bez sensu, więc wyjątkowo ten let's play będzie w postprodukcji, a let's play na hardzie będzie już w... tak jak było standardowo, czyli live produkcji. Ogólnie, jak widzicie, zostały dodane nowe postacie, czyli prezenterki, o których już tam niejednokrotnie było mówione, że się pojawią, ponieważ w momencie, kiedy to nagrywałem, to był... 3 bodajże lipca i to był właśnie już Grand Prix pierwszy. Dokładnie tak. To był oto pierwszy Grand Prix. No i nie będę ukrywał, że jestem zadowolony, ponieważ ten let's play to będzie takie trochę Woman Edition, ponieważ będziemy tutaj tak naprawdę grali tylko tymi prezenterkami. Ale jako, że gramy na Medium, no to postanowiłem wprowadzić takie małe mini zasady. Przede wszystkim po pierwsze, nie będę w ogóle power slajdował. Z małym haczykiem, że nie będę. Otóż, jak wiecie, na Medium troszeczkę jest już trudniej niż na Easy. To mogę wam od razu powiedzieć. Więc zadanie, jakie sobie wydzieliłem na ten let's play, to jest to, co Kuba mi zaproponował na Easy, a ja to zrobiłem dopiero pod koniec serii. Więc nie będę power slajdował. Ale z jakim oto haczykiem, pewnie jesteście ciekawi. Otóż z takim haczykiem, że gdy pojawi się coś takiego, że będę dostał za ostro w dupę, bez żadnych skojarzeń w poziomie, to wtedy pod koniec zacznę power slajdować, żeby tylko być pierwszym. Ale jeżeli się okaże, że bez power slajdowania będę wyprzedzał wszystkich jak, nie wiem, świeże bułeczki wypiekane w sklepie, a raczej w piekarni, no to chyba wiecie, co to oznacza. Bez power slajdu. Aczkolwiek power slajdy będę używał na time relic, czyli po prostu na zbieraniu reliktu albo relikwii, jak chcemy sobie tutaj ująć. No, więc jak widzicie, właśnie pojawiły się prezenterki i gram teraz Liz, czyli prezenterką, która była, no wiecie, która była, kiedy graliśmy Polarem albo Purą w oryginalnym CTR-ze, że w sensie ona tak machała tym takim balonem, parasolem. Ta, balonem, oczywiście, już pierwsza wtopa. Okej, okay, prezenterki machają balonem, nie będę tego ukrywał. Oh man. To musiało być ciekawe. Ale jak widzicie, z aktualizacją 1.05, która szczerze powiedziawszy nie wiem co dała, bo wiem, że 1.04 dała Grand Prix, a ponoć 1.05 w domyśle, tak jak to niektóre artykuły pisały, miały poprawić błędy. Bo ponoć, nie wiem czy wiecie, i tutaj odblokowaliśmy skin Poplis, który jest bardzo w porządku. O Grand Prix Report zaraz wam opowiem, tylko muszę dokończyć swoją myśl. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale jest szansa, że save wam może się zbugować. O co mi teraz chodzi? Otóż, ponoć słyszałem różne takie teorie, że u innych się save po prostu zwalił za przeproszeniem, z tego względu, że nie wiem, przeszedł całą kampanię Adventure na Easy, ktoś tam miał zwalony save przez czasy Nitrusa Tropiego, tfu, nie Nitrusa, tylko Nefariusa Tropiego, a ktoś inny miał przez właśnie czasówki z Oxidem. I powiem wam szczerze, to jest jedyny powód, dlaczego póki co nie robię żadnych time triali. I nie, nie chodzi mi o time triale w Adventure Mode, gdzie zdobywasz relikty, tylko te time triale, gdzie ścigasz się z duchem swoim, Tropiego i Oxida. Bo póki nie będzie potwierdzone to, że to zostało już zniwelowane, to ja nie mam zamiaru się tego tykać, bo jednak, no, zależy mi na save'ach. No nie będę tego ukrywał. No chyba, że już bym przeszedł tam wszystkie 3 lub 4 tam serie z CTR-a na kanale, no to wtedy to już mi tam, wiecie, wsiorybka, bo ja sobie mogę to z... tryhardować w jeden dzień i będę miał 101%, ale sam fakt, że jednak to się pojawia, to po prostu mnie tak iście denerwuje. Ale właśnie wracając, z aktualizacją 1.05, jak widzicie, pojawiło się coś takiego, że
Są zdjęcia tych, znaczy no to wiadomo, że były zawsze zdjęcia. Wiecie, chodzi mi tutaj o te zdjęcia przy cyferce, co oznacza, że przykładowo, nie wiem, Crash jest właśnie drugi, albo potem będzie właśnie tam trzeci, czwarty czy tam piąty, wiecie o co chodzi. No i praktycznie od aktualizacji 1.04 albo 1.05 dodali coś takiego, że po prostu już nie ma tych defaultowych zdjęć postaci, że na przykład, nie wiem, postać ma swoje defaultowe zdjęcia, a w wyścigu ma skin, tylko po prostu kiedy ma w wyścigu skin, to i ma na zdjęciu skin. I ta, jak widzicie, mocno w dupę dostaję od komputera. No ale no co ja mogę powiedzieć? No generalnie widzicie, że komputer na medium jest troszeczkę taki, nie wiem, surowszy niż na easy, bo można to zauważyć. I tak, nie będę jedną z tych osób, które teraz będzie krzyczeć, że powiecie, komputer na medium to jest dopiero w ogóle taki, nie wiem, hard mode, tylko że taki trochę do dupy hard mode. Dlaczego mam mówić rzeczy oczywiste? Halo? Nie będę tego ukrywał, ale ta. Binox troszeczkę źle skolidowało poziom trudności, I guess. Bo na easy to wiadomo, wszystko jest super duper fajne i tak dalej. A od medium troszeczkę zaczynają się większe schody. Znaczy wiadomo, no fajnie, że zaczynają się jakiekolwiek schody, no ale... Bitch please, naprawdę? Żeby takie wielkie schody się zaczynały? Serio? Nie to, żebym ja się naprawdę czepiał, ale serio, medium to... Jeżeli na medium już jest ciężko, to nie chcę wiedzieć, co będzie na hardzie. Bo hard to jest praktycznie taki poziom trudności, który dosłownie zdejmuje pasa i cieleje po gołej dupie. I to jest autentyczność, to ja wam mogę powiedzieć. Sam pamiętam, jak Canadian Guy się męczył na hardzie i... Z jednej strony miałem bekę, z drugiej strony mega fest mu współczułem, bo jednak... To jest takie trochę... Takie... przykre. Ale z drugiej strony, hej, przynajmniej mogłem sobie popatrzeć, jak to nie ja tutaj płaczę, denerwuję się, zgrzytam zębami. No może on nie płakał, ani nie zgrzytał zębami, ale... Było widać, że zaczynały się powoli u niego małe rage'e. I ta, mówiąc jeszcze o Grand Prix Report, o tym co miałem wspomnieć, no to generalnie to jest taki właśnie zbiór challenge'y. To są takie challenge'e dnia, nie wiem, coś a la... No w różnych gierkach macie coś takiego jak tam, nie wiem... Nie wiem jak to mam wytłumaczyć wam. Grinding Day albo Exp Day, gdzie po prostu macie zwiększone expo w jakiejś tam gierce. No nie wiem, może ktoś z was kojarzy taką gierkę jak Legenda Wojna Smoków. Ja osobiście w to gram, to jest gierka taka przeglądarkowa MMORPG. I tam na przykład mamy coś takiego, że są takie jakieś questy, challenge, nie wiem, jakieś takie wydarzenia, eventy. O właśnie, event, to jest też dobre słowo. No i można by powiedzieć, że Grand Prix Report to jest taki event, gdzie masz czasami zwiększane, powiedzmy... Masz zwiększone prawdopodobieństwo, że dostaniesz razy 5 albo razy 15 Wumpa Coinsów. Znaczy razy 15 jeszcze nie słyszałem, ale wiem, że razy 5 to jest aktualne, bo na niektórych wyścigach, to jest nawet potwierdzone na streamie u Justyny i u mnie na streamie, gdzie czasami dostawałem po 300, 400, a nawet do 700 lub 800 Wumpa Coinsów. I to jest potwierdzone, że takie coś ma miejsce. I ja jestem z tego powodu zadowolony, więc mam nadzieję, że w jakiś tam sposób wam wytłumaczyłem Grand Prix Report. Jeżeli skumaliście, to się cieszę, jeżeli nie, no to przykro mi, ale nie wiem, czy będę to tłumaczył drugi raz, ponieważ nie powiem, że nie chce mi się. Staram się to jak najlepiej wytłumaczyć, żeby ludzie skumali, o co chodzi z Grand Prix Report. Oczywiście mówię to głównie dla osób, które, no wiecie, nie ogarniają za bardzo tego i nie wiedzą, czym jest tak naprawdę Nitro Fueled. Crash Team Racing Nitro Fueled. Ale kurde... To jest w ogóle też takie dziwne. Ja zauważyłem to w ogóle od pewnego czasu i dużo osób też to zauważyło, bo niejednokrotnie dostawałem komentarze, czy to na live, czy to ogólnie, że maski Aku Aku i Uka Uka są dziwnie skolidowane w tej gierce. Albo dziwnie w ogóle w jakikolwiek sposób one mają dziwne pojawienie się. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż
Jak pamiętacie z zasadą oryginalnego CTR-a, kiedy byłeś tam piąty, no od piątego w dół miejsca, to dostawałeś maski Aku-Aku, żeby nadgonić troszeczkę straconą pozycję. W tej gierce to jest trochę losowe, bo możesz nawet dostać maskę Aku-Aku na pierwszym miejscu, a możesz w ogóle wcale jej nie dostać, nawet jak będziesz ósmy albo siódmy albo szósty albo czwarty. I to jest takie trochę dziwne, że na pierwszym miejscu albo na drugim dostajesz maskę, mimo że jesteś pierwszy i w sumie tam wszystkich masz daleko za sobą, to jednak dostajesz maskę i to jest takie trochę what the hell? O co tu chodzi? Dlaczego? Po co? Czemu? Na te pytania może być milion odpowiedzi, uwierzcie mi. Ale jak zauważyliście, z tą serią troszeczkę w inny sposób robimy poziomy. Ja nie robię tego jak taki typowy zagrajmer, gdzie wbijam do Crash Cove i zaczynamy zabawę, tylko od serii na medium już zaczęliśmy sobie zabawę od Rose Cubes. I myślę tak, że właśnie to jest dobry sposób, żeby troszeczkę też tą serię trochę urozmaicić, żeby nie było, że to trochę będzie coś, co widzieliście za pierwszym razem. Znaczy fakt faktem, widzieliście już te poziomy w serii na Easy, na livestreamach, ale żeby troszeczkę to inaczej wyglądało. Wiecie, o co chodzi. Więc dlatego stwierdziłem, że zacznę sobie poziomy od dupy strony. A co? W końcu to Woman Edition. I mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem w taki oto sposób. Ale ta. Jako, że w pierwszych dwóch światach i w zasadzie w ostatnim, gdzie zdobywamy trofki, mamy coś takiego jak dwa poziomy, które są od razu odblokowane, no to stwierdziłem, że skoro w pierwszym odcinku zacząłem od Crash Cove i Rose Tubes, Mystery Caves oraz Sewer Speedway, czyli poziom, który aktualnie robimy, to stwierdziłem, że na medium zrobimy sobie od Rose Tubes, Mystery Caves oraz Crash Cove, a na hardzie prawdopodobnie będzie to Rose Tubes, Crash Cove oraz Mystery Caves. Żeby tak troszeczkę, wiecie, różniły się od siebie te LP-ki. Pod względem też przechodzenia poziomów i pod względem wiecie czego. Ale jak chcecie, możecie mi zaproponować, co mogę na hardzie zrobić. Bo szczerze, to, że na medium ograniczyłem się od power slide'owania w niektórych poziomach z podkreśleniem i pogrubieniem w niektórych, to nie wiadomo, co będzie z hardem, co nie? A fajnie byłoby, żeby to też sobie jakoś tam ogarnąć. W ogóle wyciekło zdjęcie japońskiej okładki Crash Team Racing Nitro Fueled i jeden portal. To nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, który to był. Jeżeli znajdę artykuł, to wam podlinkuję w komentarzu. Coś pisał na temat wyglądu japońskiego Crasha i zostało to nawet powiedziane, że japoński Crash na okładce wygląda jak normalny Crash za czasów PSX-a. Wiecie, tego Team Racing, w sensie, że model Crasha przypomina ten model z Crasha Team Racing za czasów PSX-a, a pozostałe postacie mają jakiś, znaczy no mają jakiś, mają ten model z Nitro Fuelda. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Nie wiem, szczerze. To jest coś takiego, przez co mam taki teraz lekki mętlik w głowie. W ogóle te roboty u góry to mi trochę przypominają te roboty z Sewer or Later i tych poziomów kanałowych. Wiecie, The Ill Deal i tak dalej, z Crasha dwójki. Nie wiem czemu. Tak jakoś mi się skojarzyło. Ale dobra, jesteśmy pierwsi i z tradycją tego, że jesteśmy pierwsi, będziemy teraz mieli czwartą trofkę. Czyli będziemy mogli stoczyć walkę z bossem tego oto świata. Czyli z samym kangurem Reaper Roo, z którym jeszcze sobie zawalczymy na hardzie. No i w jeszcze takim małym bonusie co do całych tych let's play z CTR-a. Tak, będzie taki mały bonusowy odcinek, ale to z czasem się dowiecie, o co mi chodzi. Bo serię miałem na hardzie zamknąć, wiem, ale stwierdziłem, że dwa bonusowe odcinki raczej nie zrobią nikomu krzywdy. A wiem, że ludzie, może nie wszyscy, ale większość lubi u mnie CTR-a. No, że ogólnie Crasha lubią, więc to raczej nikomu nie będzie wadziło. Ta. Ale cóż, czas na Rose Tubes ponownie, no i Reaper Roo. Don Reaper Roo, kurde. I zaskakujące jest to, że on nie ma swojego skina. Taki fun fact w sumie.
Udało mi się w trakcie livestreamu zdobyć ostatni skin Reaperu, tak się pochwalę. Tak, mam już wszystkie skiny Reaperu, łącznie z panem Reaperu Gentlemanem. Czyli wiecie, ten strój Reapera z Crasha 2, gdzie miał ten taki cylinder i to takie oko. Oko? No takie szkiełko, kurde, coś a la burmistrz z atomówek, kurde. To miał właśnie coś takiego. No i taką laskę, po której skakał. Więc taki, wiecie, elegancik z tego Reaperu. Ale jak widzicie, mam wrażenie, że Reaperu ma trochę takie turbo w dupie, bo nie będę ukrywał, ale na medium on jest jakiś taki dziwnie szybki. Boję się, co to będzie na hardzie, bo jeszcze nie grałem na hardzie. Tam poza jednym takim szybkim odcinkiem przed pierwszym livestreamem, gdzie pokazałem hard mode, jak dostaję w dupę na Crash Code. To tak szczerze, z bossami jeszcze nie grałem, więc to będzie miłe doświadczenie. Coś sądzę, że z harda wyjdzie przynajmniej z 9 odcinków, jak nie lepiej. Ale jakoś tak, nie wiem, polubiłem bardziej Reapera od tej gierki, nie wiem dlaczego. Tak jakoś uważam, że to jest postać, która jest w porządku i lepiej jest przedstawiona w nowszej grze Crasha niż w oryginalnej serii. Nie wiem, bo ja tak za Reaperem nie powiem, że nie przepadałem, ale nigdy nie było czegoś takiego, że go jakoś szczególnie tak mega fest lubiłem, a od tej gierki to jakoś moja opinia się o nim zmieniła. Nie wiem, może to też przez tą animację wypluwania klucza z pyska Reaperu. Może. Może coś w tym jest. Szkoda, że tutaj dostałem po 30 albo 40 umpa coinsów. Fajnie byłoby dostać przynajmniej tak, nie wiem, ze 100. Ale wiem, że w Adventure Mode to raczej jest niemożliwe. Maksymalnie tam chyba widziałem do 80 jest. Z całej tej cutscenki największą mam bekę z Liz, która w sumie tak patrzy na tego Reapera z takim se wypluje, może mi da ten klucz, może nie. Albo w ogóle jak te wszystkie prezenterki tak stoją na wprost aku, jak on coś tam im tłumaczy, one tak się, wiecie, patrzą, że o, ale ty jesteś słodki, ale bym cię schrupała, ty moja desko. Co? Dobra, lecimy dalej. No i ponownie, będziemy dorobić tutaj fioletowe poziomy, w których, wiadomo, chodzi o zebranie 20 kryształów. No i to jeszcze sobie uświadczymy w ostatniej serii na hardzie. I to będzie już wszystko. Tylko nie wiem, czy czasem na hardzie nie będę robił montażu do tych poziomów, bo jednak już to będziecie widzieli po raz trzeci. I nie traktujcie tych let's play, a raczej tego i harda na jako V2 i V3, ponieważ to są po prostu już troszeczkę takie... To są V1, ponieważ to jest na swój sposób oryginalne. Bo no jednak poziom trudności jest inny niż na easy. Na easy to kurde każdy potrafi grać na easy. Ale to jeszcze przemyślę to, jeżeli chodzi o montaż fioletowych poziomów. Na pewno nie będziemy montowali reliktów, to już od razu wam mówię. Nie będziemy montowali reliktów z tego względu, że na reliktach sobie będziemy robić Q&A. Tak, będę grał jednocześnie, próbował zdobywać platynowe relikwie i odpowiadał na jakieś pytania. Takie mini Q&A, czemu by nie na reliktach. Myślę, że to byłoby spoko. No i tutaj mamy w tym momencie montaż, gdzie zdobywam wszystkie literki C, T i R. I to właśnie będzie nam towarzyszyło przez całą serię. Nie wiem, czy będę to robił w hard mode, że tak też będę komentował w postprodukcji CTR, ale wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało w trakcie, kiedy robiłbym tą sesję, ogólnie tą serię w live commentary z medium. Że wiecie, że o dobra, to teraz się z wami żegnam i widzimy się po CTR-ach w live produkcji, a potem robimy montaż z tego. No trochę byłoby to bez sensu, więc skoro mamy coś takiego, że w postprodukcji będę komentował tutaj te wszystkie CTR challenge i tak dalej, znaczy no poza reliktami oraz klejnotami, chociaż nie wiem, czy gemcapy pokażę w tej serii, szczerze. Może być tak, że na medium po prostu gemcapy się nie ukażą i zrobię je poza anteną. Jest taka szansa, nie powiem, że nie. Ale nie wiem, w ilu procentowa. Tak czy siak, zobaczymy, może CTR-y też będę montował na hardzie. Wyjątkowo sekcje z zbieraniem literek CTR będą w post komentary.
albo w postprodukcji. Bo wolę już mówić słowo postprodukcja niż post komentary. Nie wiem czemu. I to jest coś, co was ominęło z serii na Easy, czyli zbieranie tych literek. W ogóle zauważyłem, że te literki są troszeczkę mniejsze. Takie troszeczkę zrobione na rodzaj Nitrokarta, że... Bo wiecie, w Nitrokarcie jak zbieraliście literki CT i... Znaczy w tamtym przypadku to CNK, to te literki były 100 razy mniejsze. I to jest właśnie podobnie, że te literki mega fest skurczyli. No ale nie będę na to narzekał, fajne to jest mimo co. A i na hardzie będę również wam pokazywał tokeny z poziomów z Nitrokarta i relikty. Tak więc to też będzie świadczyło o tym, że seria będzie trochę dłuższa, bo będziemy robili plus poziomy z Nitrokarta! Czyli wiecie, jeszcze poziomy z Nitrokarta i z CTR-a i będzie już kompletny let's play. Na hardzie. Tak więc będzie co oglądać, tyle wam mogę powiedzieć i możliwe, że będziemy robili sobie sesje nagraniowe, przez co będę, wiecie, dzielił to na party i będzie więcej odcinków. Wow, ale fajnie. Tak więc ja będę mógł się teraz z wami pożegnać za chwilę. I po tak zwanym montażu reliktów zobaczymy się ponownie z moim komentarzem. Bo jak widzicie, zdobyliśmy sobie już czwarty i zarazem ostatni token w Insanity Beach. No i trzeba będzie teraz przejść na montaż reliktów. Zobaczymy, jaką w ogóle muzykę dam. Pewnie jedną z tych, co mam na dysku, no bo wolę zrobić tak strefami ten montaż, że wiecie, jak jesteśmy w Insanity Beach, to będzie leciał muzyka z jednego z poziomów z Insanity Beach. Tak więc ja się odmeldowywuję i widzimy się po montażu, moi drodzy. My friend. I w taki oto sposób, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy, dziewczęta, koleżanki i koledzy, siostry i bracia, Insanity Beach mamy ukończone w 100%. I to prawdopodobnie też będę robił na hardzie, że od razu będę czyścił świat, ale nie chcę wam tutaj niczego obiecywać. I mamy całą strefę zrobioną na platynowe relikty, co nam da ogólnie
22% z tego co pamiętam. Nie mam pewności stuprocentowej, ale wiem, że na 22% raczej się skończy. Tym bardziej, że już jadę do strefy The Lost Ruins, przejeżdżając przez Gemstone Wally i omijając trasę Turbo Track. Albo Turbo Srak. Kurde. Na szczęście Coca-Cola na popitkę jest zawsze dobra. Albo woda. Ogólnie polecam wszystko pić, żeby mieć coś na popitkę, oprócz alkoholu. Bo tego to nie polecam. Ale dobra. To by było na tyle z odcinka pierwszego na Medium. Mam nadzieję, że wam się podoba. Tak jakby format. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z Medium. I ogólnie nie tylko z Crash'a Team Racing Nitro Fueled. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój kontent, zapraszam do subskrypcji, kliknij w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crash'a Team Racing i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa!